świateł możemy wylosować jeden z płynów. Nadmienić należy, że może być płyn hamulcowy przedniego koła, płyn hamulcowy tylnego koła, zbiornik płynu chłodzącego bądź wskaźnik poziomu oleju. Zacznijmy od zbiornika płynu hamulcowego przedniego koła. Znajduje się przy prawej rękojeści, mocowany do kierownicy. Motocykl, nadmienić należy, że powinien być w tym momencie wypionowany i wskazanie powinno być powyżej kreski lower. W tym przypadku jest maksymalny stan zbiornika płynu hamulcowego z przodu. Jeżeli wylosowalibyśmy zbiornik płynu hamulcowego z tyłu, należy obejść motocykl dookoła od prawej strony. Od prawej strony. I pamiętajmy, że zbiornik płynu hamulcowego tylnego koła znajduje się pod siedzeniem z prawej strony na wysokości ramy. Jest on tutaj dobrze widoczny. W tej chwili, jeżeli go wypionujemy, widzimy, że poziom jest 3 mm powyżej minimum, czyli w połowie między maksimum a minimum. Mamy tutaj dwie kreseczki, jedna, druga, i widzimy, że w tym miejscu znajduje się poziom płynu hamulcowego tylnego koła. Gdybyśmy mieli zaprezentować wskaźnik poziomu oleju, musimy wiedzieć, że on znajduje się w tym miejscu. Wskaźnik, nie używajmy potocznie słowa bagnet, tylko wskaźnik. Ja w tej chwili wykręcę, zademonstruję, pokażę, jak ten wskaźnik wygląda. Proszę bardzo, tak wygląda wskaźnik. Mamy powyżej minimum, a maksimum ma się zawierać olej. Powinniśmy go przetrzeć, włożyć jeszcze raz i powtórnie wyciągnąć. I wtedy mamy wskazanie poziomu oleju. Nadmienić należy, że motocykl powinien znajdować się tak jak w tej chwili na równym podłożu oraz silnik powinien być zimny. Musimy przede wszystkim wiedzieć, umieć wskazać wskaźnik poziomu oleju. Na egzaminie nie mamy, nie musimy demonstrować, tak jak ja w tej chwili pokazałem Wam, żebyście po prostu widzieli, jak ten wskaźnik wygląda. Musimy wiedzieć, że jest tu między minimum a maksimum, czyli sprawdzamy, wyciągamy, przecieramy, wkładamy powtórnie, jeszcze raz wyciągamy i prawidłowy stan oleju jest między minimum a maksimum. Kolejnym zbiornikiem, który możemy wylosować, jest zbiornik płynu chłodzącego. Pamiętajmy, nie mylmy to z chłodnicą motocykla. Chłodnica znajduje się w tej chwili pod tutaj zbiornikiem paliwa, a zbiornik płynu chłodzącego jest tu bardzo trudny dostęp. Pamiętajmy, że znajduje się z prawej strony przy osłonie, aby ten płyn prawidłowo dolać, uzupełnić, musielibyśmy odkręcić osłonę, odkręcić od góry tutaj ten czarny korek wlewu płynu chłodzącego, tam uzupełniamy, patrzymy dopiero wtedy, jaki jest stan tego płynu i dopiero po sprawdzeniu stanu tego płynu dokręcamy z powrotem tą osłonę z prawej strony. Omówiliśmy w tej chwili wszystkie płyny, które mamy, światełka. Zademonstruję kolejne zadanie egzaminacyjne. Będzie to przeprowadzenie motocykla. Pamiętajmy, że przy